Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Powiem wam wprost, ja Was nawet nie będę oszukiwał. Dzisiaj jestem strasznie wyorany, ponieważ wróciłem z roboty. Mieliśmy taki rozpiździel, że głowa mała, mało tego jeszcze wkurzyłem mnie szury. I właśnie z racji tych szurów postanowiłem, że ej, ale w sumie lepiej zamiast położyć wiadomo co na nagrywanie, to lepiej nagrać wam podcast. Bo czemu nie, dawno nie było. I wiecie, tak się składa, że teraz mamy właśnie tą żółtą strefę na terenie całej Polski z powodu heheajusa. Wiecie o co chodzi, nie będę musiał wam wytłumaczyć bezsensownie. Tak czy siak sytuacja wygląda następująco. My mamy po prostu przerąbane. Ludzie, którzy mają kontakt z klientami mają przerąbane. Dlaczego? Dlatego, bo będą cały czas się zmagać z szurami. I to kompletnymi szurami. Moja narzeczona pracuje w sklepie. Dzisiaj szmaciarze i wyciągają taki numer, że ona im mówi, że nie obsłuży ich bez maseczek, rozumiecie? No musicie założyć maseczki, bo takie są przepisy, a oni zaczęli jej się pluć, że zdrowe osoby nie muszą mieć maseczki, bo oni są wolnymi ludźmi i oni będą mogli zakładać co chcą i nikt ich nie zmusi, me, 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 No to ona mówi wprost, że ona się z nimi nie będzie pierdolić, jak będzie taka jazda, no to ona wzywa bagiety, tak? Przyjadą bagiety, goście dostaną mandat i się skończą Kończy na święto lasu. Oni zaczęli drzeć mordę, i gardłować, że oni chcą kierowniczkę, tak? Kierowniczka przyszła, a oni stwierdzili... Zmienili w ogóle narrację o 180 stopni. Stwierdzili, że to moja narzeczona się do nich gardłuje i ma ból dupy. A oni mają zaświadczenie, że nie muszą nosić maseczek. Rozumiecie, kurwa? Rozumiecie, kurwa? A ta szmata zamiast powiedzieć, że dobra, no to pokażcie to zaświadczenia. To od razu przeszła jak typowy pierdolony Janusz w myśl, że klient ma zawsze rację i zaczęła dupowłazić na zasadzie. Och, przepraszamy, strasznie przepraszamy, przepraszamy, najmocniej. Jeszcze rabat im dała na bond znaczy rabatowy jakiś, kurwa, na do widzenia Ja tak siedzę tego słucham się, zastanawiam, babo, czy ty jesteś popierdolona, czy ty jesteś zdrowa psychicznie, czy no według mnie nie, według mnie jesteś popierdolona, bo ja na twoim miejscu no, bym zażądał, ja tak przynajmniej i swojej robocie żądam, że przychodzą goście do mnie, dupę mi zawracają, to ja mówię, że panie, załóż pan tę maskę, ponieważ ja mam ludzi w domu, na których mi zależy i ja chcę ich chronić, tak? A jak garduje się, że jest wielki Polak, patriota, on nie będzie nosił maski, wyjebane tam są drzwi, ja wcale nie muszę ci niczego sprzedawać. Nie chcesz szkolenia? Proszę bardzo! Możesz tyrać sobie na drugą stronę miasta. W innej dzielnicy, jak się wystoisz 30 minut w korkach, na pewno ktoś ci jakieś nowe szkolenie sprzeda. No to oczywiście już mięknie rura, już założy tą maskę i siedzi sobie w tej masce. Tylko oczywiście, jak zwykle, zresztą właściwie w całym narodzie tak jest. Ja tego kurwa nie rozumiem pisze normalnie, zakładamy maski, tak? Jest to normalne, zakładamy, jest tyle, a tyle przypadków, wobec tego załóż tę maskę na ryj. Jak zachowują się typowi wielcy Polacy, patrioci, jak zachowują się typowe babuszki, mohery, i jak się zachowują typowe Janusze, mają tak założoną maskę, że kinol wystaje. No to na chuj ci ta maska jak nie działa? Chyba tylko po to, żebyś mandatu nie dostał, ale no jakby to powiedzieć, twojego zdrowia to nie nie uratuje, mojego zdrowia też nie uratuje, ponieważ maska działa tak, że chroni nie tylko ciebie, ale chroni ludzi w okolicy. I tak właśnie sobie szedłem dzisiaj ulicą, patrzę i tutaj na każdym przystanku, jak jest przystanek tramwajowy, to te wszystkie babuszki, ci wszyscy, te wszyscy uczniowie, oczywiście dzieciaki i tak dalej, maski tak założone, że kinol wystaje. I se myślę, ja pierdolę naród nosaczy. Testo po raz kolejny miał rację. Gratuluję, jesteś chyba jakimś wizjonerem, Testowiro. Ponieważ okazuje się, że wszystko co mówiłeś, no to się przewidziało, tak? Oczywiście okazuje się, że sytuacja jest taka, a nie inna, wobec tego trzeba myć ręce. Polacy się nie myją, trzeba myć, zachowywać się normalnie, żeby założyć maskę. Polacy wystawiają kinole, jak nosacze jedne. Polacy cały czas się zachowują zupełnie inaczej. Wszyscy do nich mówią po kolei. Znaczy, no nie wszyscy Polacy. Są też ludzie, którzy zachowują się rozsądnie. Ale większość to oczywiście wielcy buntownicy z wyborów. Wspaniali. Oczywiście, jak to władza może nam pokazać? No to kurwa zobaczymy. Zobaczymy za parę miesięcy, jak jeden z drugim będzie sobie leżał podpięty do respiratora. Albo nie będzie leżał, ponieważ nie ma has kasy. Ogólnie, nasze państwo, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest jeden wielki. Chuj, wobec tego może się okazać, że gówno z tego będzie, i w tym momencie po prostu aż mnie krew zalewa. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to jest kwestia tego, że ludzie działają przez. Do, to, to jest ich własna głupota. To nie jest jakieś, nie wiem, kierowane ideologią, tylko szury sobie dorabiają do debilizmu ideologię. Nie, reszta to jest po prostu tylko i wyłącznie głupota. Przecież maseczka to nie jest jakiś wielki wyczyn. Maseczkę cały czas, całe życie nosiło się w jeden. Jedyny sposób. Oczywiście naród polski nie może nosić normalnie maseczki. Nie. Polacy muszą nosić maseczkę na brodzie. Polacy muszą nosić maseczkę tak, że kinol wystaje. Albo kurwa, widziałem nawet cuda niewidy, że ktoś se nosił jak czapeczkę, kurna. Jak korwin, czapeczkę w sejmie. Jak typowy rabin se chodził, nosił. Ja nie rozumiem, co jest z ludźmi nie tak. Naprawdę na tym etapie naprawdę nie rozumiem. Bo się zastanawiałem, myślałem, dobra, że to jest kwestia tylko i wyłącznie te tego, że są szury. Ale nie, szury to swoją drogą. Szury to se dorabiają ideologię, a zwyczajny człowiek po prostu odwala głupotę na co dzień. I teraz, moi drodzy, pozostaje jedno ważne pytanie. O, karetka właśnie przyjechała, pewnie po tego gościa, co mówił, że ha he, he, USA nie ma. No to już, już ściągają, już ściągają, już lecą jak pojebani. Moi drodzy, i w tym momencie wchodzę ja cały na biało, łażę sobie po tym mieście i zaczynam się zastanawiać, czy ludzie zwariowali, czy po prostu zawsze byli tacy głupi. I w sumie nie wiem, zastanawiam się. Napiszcie mi w komentarzach, czy ludzie zwariowali, czy są cały czas tacy głupi, tylko po prostu dzięki internetowi, dzięki właśnie takim kryzysom też widzimy, że ludzie po prostu są głupi na co dzień. I to jest w sumie ciekawe, ponieważ we wszystkich możliwych jakichś tam rozprawach, jeśli chodzi o zoologię, jeśli chodzi o biologię, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wszyscy mówią, opisują, że zwierzęta stadne trzymają się razem i wspierają się nawzajem. Tymczasem tutaj, tymczasem tutaj mamy po prostu totalne ze zwierzę... Nie, nie mamy ze zwierzęcenia, przepraszam bardzo. Jest jeszcze gorzej, bo zwierzęta to się wspierają. A tutaj każdy myśli o swojej dupie. I to nie myśli o swojej dupie na zasadzie, żeby ratować swoją dupę, żeby zabezpieczyć swoją dupę. Nie, 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 nie. Myśli o tym... Co jest najważniejsze teraz? Teraz się źle, bo ja się duszę w maseczce i no będę kino miał wystawiony. I różne inne takie pierdoły, zresztą moi drodzy, tak samo dzisiaj miałem w robocie u siebie, że podchodzę po prostu do gościa i mówi mi, że: Ej, wiesz co, bo wiesz, bo, bo wczoraj, bo, bo zmiana wczorajsza po prostu, nie? On pracował na moim stanowisku wczoraj, zostawił mi biurko w totalnym rozpierdolu. Ja tak patrzę, sobie myślę, kurna, no tyle dokumentów, chyba ze, ze cztery ryzy dokumentów miałem do wypełnienia, rozumieszcie? Rozum bo facet stwierdzi, że wiesz co bo, bo ja wczoraj nie zdążyłem nie zdążyłem, no to ci zostawiłem, wiesz a żebym ja ci kurwa nie zostawił swoich dokumentów bo jak ja ci zostawię z całego dnia, to się zesrasz kasztanie jeden ale zobaczymy sobie po prostu bo dzisiaj, dzisiaj zrobiłem no bo w poniedziałek idę też do roboty więc raczej po sobie świni podkładać nie będę ale jak będę miał okazję i będę miał okazję, będę wiedział, że ten kasztan znowu pracuje na tą zmianę po mnie, proszę bardzo, ja ci podłożę taką świnię, że się zestrasz i nie zobaczysz po prostu. I tutaj też właśnie jest ta sama zasada, że, że zero jest pomyślunku. I w tym momencie dzisiaj ja nie miałem w ogóle zajęcia na zasadzie, żeby się zająć swoimi sprawami, tylko ja miałem zajęcie na zasadzie, nadganiam po nim, przez co zawalam swoje obowiązki, przez co dopiero pod wieczór mogłem na, nadgonić swoje własne obowiązki i zajmować się tym, co do mnie należy na bieżąco. A tak bym był po prostu normalnie, normalnie podszedł do tego na luzie, wróciłbym wypoczęty, miałbym wyrąbane. Pojawiła się też jesień, no to mamy teraz temat główny na tapecie, że wielu ludzi samemu się zrzuca z rowerka po prostu, ponieważ stwierdza, że nie jest w stanie wytrzymać tego świata, bo jak może i tak dalej. Ja się w sumie wcale nie dziwię, moi drodzy. Jak ja widzę, jak to właśnie wygląda na tej samej zasadzie, że każdy dba o swoją dupę, ale tylko na chwilę, przez co nie tylko rani siebie samego, ale wszystkich dookoła, podkłada wszystkim świnie, i okazuje się, że po prostu. To komplikuje wszystkim sprawę, i teraz już nie mówię tylko o hecha. się, mówię także ogólnie o reakcji codziennej, na przykład w pracy, w szkole i tak dalej, nawet w mieszkaniu, w rodzinie. Yy, taki wielki problem jest, nie wiem, zrobić pranie? No, no, chyba nie, no, chyba bardzo łatwo jest wrócić, wszystko w wpierdolić do pralki, potem wszystko wpierdolić do suszarki, raz, dwa, trzy i gotowe, załatwione, posprzątane, tak? Ale oczywiście trzeba poczekać aż kto inny zrobi to. I na takiej samej zasadzie, jak... bo to są. Ja wiem, że to są pierdoły, ale to są pierdoły, które są takimi małymi kamyczkami, które lecą w Ciebie. I wiecie, jak leci jeden mały kamyczek, no to tam chuj trudno ale jak leci cała lawina takich kamyczków, ja się nie dziwię, że człowiek jeden z drugim potrafi się załamać. Potrafi się załamać totalnie, zwłaszcza jeszcze jest teraz taka pogoda, zwłaszcza że jeśli jest narracja praktycznie ogólnie, że właściwie nie wiadomo dokąd to wszystko zmierza, zwłaszcza jeśli człowiek ma taką nieciekawą pracę na zasadzie siedzisz sobie i wypełniasz papierki, ja się totalnie nie dziwię niektórym ludziom, że po prostu oni faktycznie realnie myślą o samobuju, ponieważ samobój w tym momencie to jest właściwie tylko jedyna, jedyne odstępstwo od rutyny na tym momencie. Ale teraz pozostaje pytanie, jak to zmienić. No, według mnie to nie jest tak, że powiesz sobie takiemu gościowi, weź idź, pobiegaj, albo wyjdź do ludzi, bo po pierwsze on może nie mieć czasu w ogóle na wyjście do ludzi, po drugie, on powinien też mieć jakąkolwiek pomoc na zasadzie wsparcia dookoła ponieważ wiecie, w wielu przypadkach działa to tak, że praktycznie wystarczy taka jedna zwyczajna iskra. Iskra pokazująca, że hej, tak naprawdę to ja cię rozumiem, jestem z tobą, nie jesteś sam, nie uciekaj ode mnie, yy, ja jestem w stanie ci jakoś pomóc. Yy, I to jedno światełko, to takie małe, maluteńkie światełko może okazać się kompletną jasnością dla takiego gościa. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne pod tym względem moi drodzy, ponieważ pokazuje, że, że ten gościu nie jest sam i wystarczy nawet właśnie takie małe, małe luteńkie światełko. A ten gość poleci dalej. Tylko jak już wspomniałem, niestety większość ludzi działa nie, takiej, nie na zasadzie takiej, że jak ja mam światełko, to rozdam innym. Nie, po prostu jak widzą, że ktoś się cieszy, ktoś ma to światełko, to chuj, zdmuchnę mu, żeby pokazać, żeby wszyscy widzieli, że jestem kurwa niezadowolony. Chuj ci w dupę, nie obchodzi mnie, to każdy jest niezadowolony. Na tym świat polega, wszyscy są niezadowoleni. O to chodzi tutaj. Dlatego jesteśmy razem, żeby po prostu rozweselić, żeby. Żeby rozpalić tą lampkę radości, żeby się cieszyć, żeby przede wszystkim się zająć nie tylko swoją własną dupą, ale skupić się na tym, żeby ludzie zaczęli coś robić razem fajnego. I tutaj nie chodzi mi o to, że mamy teraz naraz wziąć się za ręce i kicać wokół tęczy, ponieważ nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu nie być chujem w codziennych sytuacjach. No nie wiem, przykładowo właśnie, facet prosi, żebyś założył maseczkę, no to zakładasz tą pierdoloną no, maseczkę, nie robisz sobie, jakie Jakiegoś występu ala Bosak nie odwalasz szajsu, tylko po prostu no, no zakładasz, tak? To nie jest wina tej ekspedientki, jeśli już jesteś wielkim Polakiem, patriotą, który nie chce nosić maski, jest wolnym człowiekiem, to pamiętaj, że to nie jest wina tej ekspedientki, że ona ma taki rozkaz, to nie jest wina sklepu, że on ma taki rozkaz, nie bądź se kurwa choirakiem, nie wyskakuj zwłaszcza do gościa, który jest pod krawatem i który odpierdala dla ciebie ważne szkolenie za ponad 100 tysięcy, że. Że ty teraz jesteś wolnym Polakiem, bo możesz być bardzo wolnym Polakiem, lżejszym o 100 tysięcy. Wobec tego zamknij mordę i spróbuj być grzeczny, tak? Wystarczy zwyczajny uśmiech, wystarczy przepraszam założę i tak dalej. Wystarczy nawet dobre słowo do zwyczajnego gościa. Zwróćcie też właśnie uwagę, jeśli jesteście w szkołach na takich wyciszonych gości, nie dlatego, żeby podejść do nich na zasadzie na siłę, ponieważ podejście na siłę to jest jak podejście do królika. Królika, nie wiem, czy ktokolwiek z Was kiedyś kiedykolwiek był na wsi i miał króliki, nie podchodzisz do królika na zasadzie z taką dupną michą żarcia jep mu przed ryj, bo on się zesra i ucieknie, tylko podchodzisz do niego powoli. Najpierw wrzucasz mu tam jeden smakołek na zasadzie, że patrz, widzisz, wiesz, mam żarcie, mam żarcie, potem powoli podchodzisz, podchodzisz, kładziesz miseczkę, odchodzisz. I on wtedy normalnie żre, a jak zauważy, że żarcie jest dobre, to może ci nawet zacznie żreć z ręki. A o to w tym chodzi, o takie małe kroczki. Jeśli będziesz robił małe kroczki względem ludzi, no to potem będzie czas na większe kroczki i dzięki temu będziemy dla siebie je jeszcze bardziej mili. Tak właściwie się, się zawiązują przyjaźnie w pewnym sensie. Przykład idealny z dzisiaj: kupiłem sobie hot doga, stałem sobie w kolejce do łódki zajebiste hot dogi, rozumiecie? Piątaka rzucasz na stół i babka ci daje albo z kabanosem, albo z, z parówą. I oczywiście dodaje różne dodatki, typu właśnie cebulka prażona, cebulka zwyczajna, ogóreczek kiszony, papryka, różne takie rzeczy, właśnie kapusta kiszona itd. czyli hot dog na bogato, taki w chuj na bogato, nawet nie wspominam o sosach, sosów jest 12, możesz użyć wszystkich bezpłatnie. Wobec tego żarcie po prostu zajebiste. Przychodzisz, zamawiasz, wychodzisz. A jak zamówisz wersję XXL, to masz 30 cm Kindybała, którego nie wpierdolisz przez cały dzień. Wobec tego opłaca się bardziej jak kebab. Przychodzę, właśnie. Czekam, zamawiam miłe słowa, gadam do, do babki. No i co? I okazuje się, że jak robisz miłe słowo, no to okazuje się, że możesz dostać dodatkową porcję cebulki prażonej, możesz dostać więcej ogóreczka. Proszę bardzo. A zaraz po mnie, jak sobie siedziałem, akurat czekałem na, na znajomą z pracy i żarłem sobie hotdoga, to przyszły takie alternatywki, juleczki. Nie wiem czy kojarzycie takie ujebane włosy na strokaty kolory. E, całkowicie mam w dupie. No, takie nastolatki. Totalnie mnie nie obchodzą, nie jestem do nich uprzedzony. Ale po prostu podeszły do tej baby na zasadzie tak, jakby po prostu, nie wiem, miały jej splunąć w ry. To było takie chamskie od, odzywanie się. Na zasadzie hot dog teraz. Kurwa, co to jest? Serwitor czy to jest normalny człowiek? Mówi się dzień dobry, poproszę hot doga tempa Ale oczywiście jak zwróciłem też uwagę, to zaczęła coś tam pluć. W ogóle chyba mam wrażenie, że się starzeje, lepszy się starzeje, ponieważ jak zwracam uwagę starszym, to znaczy młodszym dzieciakom, to mam wrażenie, że się starzeje, że już jestem stary pierdziel. Jak zaczynają mnie wkurwiać dzieciaki, to chyba, chyba, wychodzi na to, że tak. Chyba trzeba będzie pomyśleć o jakiejś emeryturze. Nie no, żartuję. Ale to też pokazuje, że cholera się starzeje. I w tym momencie właśnie babka zaczęła jakoś odwalać e, shit z tym swoim e-papierosem. E zaczęła dmuchać specjalnie, rozumiecie, z tego papierosa. I próbowała mi w twarz, ale chuj kurwa, no niestety, wiadro. Źle zawiał i ile ona dmuchała w płucach sił, to ja po prostu siedziałem, tylko stałem właściwie i kisłem, ponieważ ona. A, a to kurna leci w drugą stronę prosto w nią, no, no bo tak wiatr leci, dziewczynko, nie poradzisz, zamiast przejść po prostu, to stoisz z tym i napinasz się. I potem hamsko zaczęła dmuchać do środka tej budy, babie. Rozumiecie, kurwa? Ja się bym nie zdziwił, gdyby ona napluła, nasrała i naszczała im do tych kodogów. Po, po czymś takim ja bym na pewno coś takiego zrobił. W dupie mam sanepit. I jeśli chodzi o, o takie podejście, no, sorry, ale to jest dla mnie hamskie. No, po prostu nie bądźmy dla siebie chujami i wtedy wszystko będzie lepiej. Ale na tej zasadzie, widzicie, pojawiła się jedna hamska baba z drugą hamską babą i ja mam zjebany dzień. E, znaczy, ja mam zjebany dzień. No, ja miałem zjebane lekko po południu, ale myślę, że ta baba miała totalnie zjebany dzień. Mieliśmy obydwoje zjebane, zjebani byliśmy z pracy, a mało tego jeszcze nas wkurwiły te pepindy. No i y, cały nastrój miły, który my zbudowaliśmy, ponieważ my zbudowaliśmy go, tak? Ja podszedłem do niej, uciąłem sobie wcześniej zarąbistą pogawędkę z nią. Dostałem jeszcze dodatkową cebulkę, rozumiecie? Dodatkową cebulkę i dodatkowe sosiwo, e, więc powinienem. Jarać się, skakać na niebios, ale wiem, zjebany humor przez dwie piny. Widzicie, jak potrafi zepsuć jedna niemiła rzecz jest w stanie zepsuć wam cały dzień. Ale gro dobrych rzeczy potrzeba, żeby ten dzień wam upiększyć, właśnie wyprostować, naprostować, bo jest pull-up turn ahead. Niestety czasem się nie udaje i się rozpieprza. tak? Wobec tego masz rozpieprzony dzień, wracasz do domu. I jedyne o czym marzysz, to już nie marzysz o tym, żeby zająć się swoim hobby, nie marzysz o tym, żeby nagrać coś dla was, nie marzysz tylko i wyłącznie o tym, żeby zrobić coś e, zjeść coś właśnie, co zrobisz, e, od, napić się czegoś, położyć się spać i modlić się, żeby jutrzejszy dzień był lepszy. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że właśnie gdybyśmy byli dla siebie dobrzy, to byśmy nie mieli takiego czegoś, nie mielibyśmy aż takiego styrania, ponieważ mam wrażenie, że że właśnie dobre uczynki i miły nastrój sprawiają, że pracuje się lżej, pracuje się lepiej, masz lepszy nastrój, jesteś bardziej wypoczęty, mniej się męczysz. O tak, tak to można określić. Wobec tego właściwie chyba z tym was zostawiam, że bądźcie dla siebie mili i starajcie się zrobić. Mam dla Was właśnie takie zadanie, zadanie lepszego. Starajcie się zrobić przynajmniej 5 pięć, pięć! Rozumiecie pięć, nie proszę o więcej, lepszy nie prosi o więcej, nie prosi o 50, 20, 30. Pięć dobrych uczynków dziennie, takich dobrych na zasadzie nie, że nie wiem, podrzuciliście pijakowi dwójkę na, na WD czy coś takiego. Po prostu bądźcie dla kogoś pięć razy mili. 5 razy dla 5 różnych innych osób danego dnia mili. Takie może powiedzieć, można powiedzieć, że zadanie domowe od lepszego, ale to bardziej prośba. I zobaczycie, jak o wiele lżej Wam będzie w życiu. I to jest właściwie tyle na ten temat. Dzisiaj Was z tym zostawiam. Życzę Wam dobranoc. Aktualnie pójdę wypocząć, idę spać i, i dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten podcast, taka reanimacja podcastu, to jest troszkę taka biedna, ale przypuszczam, że liczę na to, że mi Wybaczycie, i liczę na to, że następny podcast będzie taki bardziej wyczerpujący, ponieważ chciałbym poruszyć zupełnie inny temat, taki troszkę poważniejszy, mam wrażenie. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do dyskusji. Komentarze są Wasze.